nie boksuję, żeby komuś się podobać, tylko boksuję dla siebie, robię to dla swojej przyszłości. Kontroluj siebie, to będziesz kontrolował przeciwnika. Poleciałeś troszeczkę? Niżej, nóżki, nóżki, już zakręcasz. Tak jest. Bardzo ładnie. Już nie macie tam, nie macie tam, nie macie tam. Tak jest, nie macie, nie macie, nie macie. Zakręcaj. Wiadomo, że on ma przygotowany prawy, nie? No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Cierpliwości, byczku, cierpliwości. Chociaż od dziecka, wiadomo, jego ulubioną zabawą było przepakowywanie się i latanie na walki, tak, nie zabawa resorakami. O tyle, już dwa lata temu bodajże niespełna przyszedł i że chce startować, chce, żebym poważnie się nim zajął, więc zabrałem go za rękę i najbliżej, gdzie mogłem, czyli do klubu Górala Żywiec, do trenera Stefana Gawrona, żebyśmy wspólnie połączyli siły, jego doświadczenie ogromne, bo przez lata jest bardzo dobrym trenerem i moje gdzieś tam te z tych zagranicznych ringów, no poskutkowało, że stworzyliśmy bardzo ciekawy obóz sportowy, młodych, ciekawych ludzi, no i jakoś próbujemy doprowadzić ich do sukcesu. Dziesia znam już też jako od dziecka, można powiedzieć. To wiadomo, to był zabijaka, bo jeździ tu w nasze tereny góralskie. Znamy się, ja różne, to co ja przeżyłem, to jest historia z Grześkiem. No ja życzę, żeby przynajmniej te ślady poszedł co ojciec. To ojciec też ma rękę do niego, to czuję, że Polska będzie mieć przyszłość. Jako mały chłopak, 5 lat już przychodziłem na tą salę, oglądałem jak tata się poświęcał, robił wagę, no i naprawdę bardzo ciężko trenował. No i myślę, że dzięki niemu właśnie mam szansę osiągnąć coś w przyszłości. Wielokrotnie dyskutowaliśmy o tym, bo przecież dużo nocy spędziliśmy na tym. Artek grał w piłkę, zresztą z jakimiś tam, może nie tyle sukcesami, co z powodzeniem. Dlatego się dziwiłem, że chce przejść na bardzo ciężki kawał chleba, który gdzieś tam przecież brał udział w tym, widział jak wygląda chociażby moje robienie wagi, wyjazdy wieczne, zgrupowania, więc starałem się go odepchać, ale im bardziej chciałem chować rękawice w kąt, tym częściej on je znajdował i dłużej nosił na rękach. Dynamicznie. Tak, dobry. Ale szybsza ta kombinacja. Tak. Czas, super. Całe życie grałem w piłkę nożną, ale zdecydowałem jednak, że pójdę na boks, ponieważ czułem się lepszy, jak pracuję samemu, niż w grupie. Powiedziałem, ok, spróbujmy, może się sparzy, zobaczymy. I zrezygnuję, no, natomiast gdzieś tam no, przez te półtorej roku, jak już trenuję, widzę, że ta pasja jest coraz bardziej silniejsza, coraz więcej poświęca i daje z siebie. Mało tego, no, robi widoczne postępy, więc to mnie gdzieś tam buduje. Ma bardzo twardą rękę. Uczy mnie niewątpliwie pokory, ciągle mi powtarza, że dopiero raczkujemy. Tak jest, i lewy na lewy, wciągasz lewy na lewy cały czas, szukaj, zwód nogami. Za obszernie, brek kochani, za obszernie, wężej łokcie. Pokochałem ciężką pracę, na początku byłem taki zniechęcony, jak tata mnie brał, kazał mi jeszcze mocniej trenować, ciągle przyspieszyć. Niekiedy aż iskrzyło między nami na treningu, bo ja czułem, że nie mogę, ale właśnie w takim momencie, jak się nie może i się trenuję jeszcze mocniej, to wtedy się buduje twardy charakter. Też w jakiś sposób uczę się tego, żeby być jego trenerem, nie tylko ojcem. Zawsze gdzieś tam dosyć twardą ręką prowadziłem, wychowywałem dzieci. Muszę się pogodzić z tym, że oni też dorastają i powoli zaczynają mieć swoje zdanie. To jest największa trudność w komunikacji naszej.
że gdzieś tam staram się wytłumaczyć pewne rzeczy, on gdzieś tam się blokuje na nie, bo też nerwowo reaguje na to, jak jemu nie wychodzi. Bardzo na siłę chciałem, to niepotrzebne. Słyszysz wszystko, co mówisz? Proszę? Słyszysz, co mówisz, no to no ale próbujesz, musisz ponawiać to, co mówiłem przed sparingiem, ale bardzo ładnie. Ja wiem, że to jest fajnie, bo to jest gdzieś tam medialnie wygląda, że o, syn Grześka Proksy, tak, boksy. Nie, on sobie buduje swoje własne nazwisko, swoje własne imię i poświęca temu dużo czasu i energii. Praktycznie całą swoją uwagę skupia tylko i wyłącznie na tym. Ale tak jak mówię, nie chcę, żebyśmy zatracili pewnych percepcji, tak, że to jest chłopak, który dopiero zaczyna i ma dzięki może mojej przeszłości troszeczkę większe możliwości ze względu na moją wiedzę, obycie i też znajomości w świecie boksu. Może ma, dzięki temu będzie miał lepiej, aczkolwiek wiesz, wchodzi do ringu zawsze z bagażem tym, że ma nazwisko Proksa i to jest odważnik 10 czy 20 kg, który musi sobie poradzić. Początki były bardzo trudne, ponieważ taka prawda, że ja byłem bardzo niepokorny na początku i dopiero jak zacząłem przegrywać walkę jedną, drugą, trzecią, to powiedziałem tacie, że już nie chcę tak boksać, że chcę się zacząć go słuchać. No i wtedy zaczęła się właśnie dobra pasa kilkunastu wygranych z rzędu. No i zrozumiałem, że samemu nic nie osiągnę w tym sporcie. Dopiero pierwszy rok startów za nami. Udało się stoczyć 20 walk, troszeczkę w Polsce większość za granicą. Dlatego no, cieszę się, że możemy zdobywać to doświadczenie. Poza tym mam tutaj też starszych kolegów, którzy są i ciężsi i dłużej boksują i może się weryfikować na tym poziomie. Także ta poprzeczka zawsze jest stawiana coraz wyżej. I tyle. No, patrzymy z optymizmem. Naszym celem jest teraz wygranie pojedynku, bo zakontraktowaliśmy walkę z mistrzem Polski z zeszłego roku. Jesteśmy pełni optymizmu przed tą walką. Nie dokucza nam na dzień dzisiejszy żadna kontuzja. Jesteśmy dobrze przygotowani i myślę, że Artek pokaże to, co dzisiaj potrafi na dobrym poziomie. Myślę, że forma jest naprawdę życiowa. Nigdy jeszcze w takiej formie nie byłem, bo chcę sobie coś udowodnić, że to mnie było stać właśnie, aby zostać w tamtym roku mistrzem Polski, a nie Kubę. Aczkolwiek bardzo go szanuję, bo to jednak on ma ten tytuł. Jest bardzo dobrym zawodnikiem. No i myślę, że damy bardzo dobrą walkę. Oczywiście, że jest duma. Przeważnie duma się pojawia wtedy, kiedy robi to, co mówię. I to jeszcze wychodzi, prawda? Natomiast jak nie słucha, no to są nerwy, stres i często iskrzy między nami. Bo ja wymagam, tak, oczywiście, on jeszcze tego nie wie, natomiast wiesz, przyszła jedna, druga porażka, przyszedł, spuścił głowę, tato, dobra, od jutra robię to, co ty mówisz, bo za bardzo przekombinowałem czy coś, nie? Także no, musi się nauczyć troszeczkę jeszcze parę rzeczy i myślę, że będzie dobrze, ale tak jak mówię, ma chłonie jak gąbka i to jest fajne i to budzi tak naprawdę optymizm we mnie na przyszłość, a dopóki wiadomo, ja jestem blisko, to ja nie pozwolę go skrzywdzić, nie?